co to, ja zaczynam? Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku. Na kanale Polish Paranormal Investigators. Cześć. Jesteśmy w Chrzanowie. Tak. Dokładnie na dzielnicy Fabloku. Znajdujemy się, można powiedzieć, przy opuszczonej dyskotece Bronx. W Chrzanowie, dokładnie. I bardzo znana, stara dyskoteka. Były różne imprezy. Dokładnie historię opowiemy, zwiedzając budynek. Zwiedzając budynek. Taka nowość będzie, zobaczycie to w odcinku. Więc, no, zbędnie nie przedłużając. Wchodzimy do środka. Tam już jakiś dźwięk słyszeliśmy. Wchodzimy do środka. A więc wchodzimy. Tu już początek. Fajnie wygląda. Może. Wow. Ale będzie dużo do odwiedzania. Skoki. Skoki masz? Małe. Nie. Patrz. Ty, faktycznie. Takie minimalne. Mini. Widoczne pewnie dobrze na nagraniu, ale... Mam nadzieję. Nie wiem, czy przez światło... Nie, tak, nie były mocniejsze. Ty. Nie wiem, czy przez światło nie będzie. I koniec. No, nie, może lekko. Lekka anomalia. Jedno nic. Tam dalej idziemy? Czy jeszcze chcę obejrzeć, to pomieścimy w kuchni. No, słuchajcie, drodzy widzowie, dawno nie byliśmy sami we dwoje. No. Tu ciągle goście. Teraz wybraliśmy się sami. Kasztan. Świeży lech. Jest to miałem chyba. Tak? Nie zapałem na pewno, ale chyba miałem. Tam jeszcze jest. To jest naprawdę duże. Tu mamy, ale mamy wiesz, scenę. To było też kinem chyba kiedyś. Możliwe. Tak, bo tak. Siedzą te w kinie. Mm. Mamy swoją czeladź u siebie, kino. Ucieka. Tylko w formie relaksu. A więc, drodzy widzowie, czas na historię. W 1950 roku powstaje zakładowy dom kultury imieniem Feliksa Dzierżyńskiego, który kontynuował przedwojenną działalność Towarzystwa Sportowo-Oświatowego Fablok w ramach trzech działów oświaty dziecięcego i artystycznego. Organizowano wieczornice, zabawy, odczyty i prelekcje. Zakładowy Dom Kultury prowadził również bibliotekę, Uniwersytet dla Rodziców czy Uniwersytet Robotniczy. W oddanej do użytku w 1956 roku siedzibie 3 lata później otwarto dyskusyjny klub filmowy i kino Fablok, pierwsze panoramiczne kino na terenie powiatu chrzanowskiego. Budynek początkowo był zakładowym domem kultury pierwszej fabryki lokomotyw Fablok. Kiedy fabryka zaczęła podupadać, w budynku otworzył się prywatny klub Błękitna Lokomotywa, którego nazwę zmieniono w 2001 roku na Bronx. Ostatecznie klub został zamknięty w 2003 roku z powodu zbyt małych przychodów ze sprzedaży biletów. Budynek popada w tym momencie w ruinę. Z ciekawostek, mozaiki na fasadzie budynku. Na fasadzie opuszczonego dziś budynku wciąż można podziwiać mozaikę ceramiczną autorstwa Ewy Żygulskiej, polskiej artystki, rzeźbiarki i działaczki społecznej. Mozaika w kształcie koła przedstawia 9 mus i ich atrybuty. Era to cyfra, euterpe flet, kilo zwój pergaminu, kaliope tabliczka do pisania i rylec, melpomene maska teatralna o tragicznym wyrazie, talia maska teatralna komiczna, terpsichore lira,
Polichymnia bez atrybutu i Urania, globus astralny, cekiel i księżyc. To tyle. Tutaj jeszcze możemy. Sesja? To bardziej bym to wziął gdzieś indziej. Trzeba rozłożyć. Przetrwać, tak? Chyba mamy ten, mamy pomieszczenie z klimatyzacją. To wygląda. Czy to na pewno klimatyzacja? To nie były tylko. Jak ładnie. To jesteśmy z tyłu za tym. Mebelki. Komórki. No, bardzo ładnie. O! Takie typowo pasuje właśnie do jakiegoś. Takiego. Obniżka cen, obniżka cen. Taki jakiś sklep też tu musiał. Tam chodźmy, tak, tam pójdziemy w ten korytarz. Tutaj jeszcze rzeczy też zostały. Przynajmniej bezpiecznie się tu chodzi. W miarę jeszcze podłoga oprócz tego zachowana w tym stanie. Tam coś było na górze? Jakieś sody? Tak, tak. Tak, dobra, to później. No. Baniaki. No to uważaj. Meble. Elementy mebli. Po niemiecku coś. To śmieci zostawił być, bo to nie jest... Ale wszędzie widzę to rano. Ktoś tutaj musiał porzucić te śmieci. To nie jest stąd, to nie jest stąd. To jest jakiś sklep. Ktoś likwidował sklep i wyrzucił śmieci tutaj. Tak. Ewidentnie ktoś tu śmieci porzucił. Wkład. No chyba, że faktycznie też coś tu było. Tu uważaj. Ale to nie było w sklepu nigdy. Ciekawe. Bucik. A pamiętam, że miałem taki. Bucik świętego Mikołaja. Trzeba, czy kamera jest równo. Tak, tak. No. Na twoim czonu jest równo. Też mi się tak wydaje, przez to, że ta lampka tak ciągnie w jedną stronę. No właśnie. No.
tylko takie wrażenie, że znowu śmieci. Hmm. No ewidentnie ktoś podrzucił śmieci, to jest podrzucenie śmieci z jakiegoś sklepu. Hmm. Dobra, ale nie będziemy dochodzić do tego. Myślę, że tutaj, żeby zrobić tekst kolorowego. Małego brzegu. Tak. Wszędzie właśnie to. Ja? Pisało dawno w męskie, więc pewnie... O, tu już nie wyjdziemy. Tak. Wiesz co, wszędzie są zdjęcia butów. Też sam ten sklep obuwniczy. No ale wszystko by było w różnych miejscach innych? W różnych innych pomieszczeniach? W każdym pomieszczeniu trochę wyrzucił. No to się nie mieści w jednym. No, to wygląda jakby ktoś śmieci to wyrzucił ewidentnie. Schód wyżej. A nie, po scenę może okuli. No dobra. Spoko. Ty, musimy się z sceną. Tak. To idziemy z kinie ucieka. Bo jeszcze w nim nie byliśmy, ale tu zjeździemy na scenę. O kurde, ale poli. No to idziemy, to tak powiem, przed tyłu strony. Ale tutaj będzie trzeba się schylać. No to dawaj. Ciężko będzie z kamerą na głowie. Nie uwierzę. Ale to wygląda. No i to jest właśnie ta rada pałac. Jak ginie. Ale tu musiała być impreza. Ale jako jest mogę pasata. Sesję trzeba będzie robić nie w tym miejscu. Jakie miejsce. Pytałam się na tym balkonie, który mamy tu. Fajnie. Ty chciałeś jechać do czelania, do kina ucieka. Jaki spokojny eksplor. No i to można chyba recepcję można powiedzieć. Zaraz sypamy. Nie, ja otworzę. Nie. Nie będę się to już jest wyjście. Aha, to nie. Dobra, to wracamy. Tak, jest też zamurowany. Coś, co z tym było. Na górną salę. Pójdziemy jeszcze w drugą stronę od rejestracji. Że jak na razie skoki w jednym miejscu. Nie zanotowałem już. A mówiłeś o jednym. To też nie wyjdziemy, ale dziwne, bo są skoki. Ale dobrze. Nie ma ścianę, ani drzwi. No przez to nie przejdziemy. O, tu jest oryginalny chyba napis. Bronx, patrz. Nie. Tak, Bronx. Tak, albo graffiti czyjeś. Albo graffiti czyjeś, no według... Może według naprawdę prawdziwego ich loga, że tak powiem. Swobodnie się czuję przynajmniej. Widziałem tam takie fajne schody są.
Mhm. O, tu jest Bronx. Zadyma. Oryginalny napis, tak. To jest oryginalny. Czekaj, ja sobie stanę. Tu jest wejście. Sobie stanę, żebyśmy mieli fajne, fajne zdjęcie. Gdzie pan kurteczkę odwieźć? Mhm, typowo. Chodź, stań tutaj koło mnie, bo ja sobie tu chwilę postoję, żeby wyłapać fajną fotę. No, aha. Przyświeć przynajmniej latarką jeszcze. No to ładnie. O, czekaj, ja jeszcze też. O. Masz na fula? Mam. Dobra. Teraz mam. O. Fajnie. Czekaj. Chyba będzie. Dobra. A to jest jako stanę, tak? To mi tak jest łatwo. Świetne miejsce. Polecamy na eksplorację, naprawdę fajne miejsce. Genialne. Bardzo dużo. On jeszcze się w głowie nie mieści. No. Świetnie się tu można... Ja się tu tak świetnie czuję. Pyłu. No. Nie ma tego pyłu w powietrzu. Mhm. Tak jak jest taki rozsyp, co już wygląda. Genialna miejscowa. O! Tym masz. Mhm. Toalety i wyjście? Czyli byśmy poszli tędy. Ty, inne chyba? Nie? Nie, to samo. To samo. Dobra, wyszliście? Punkt wyjścia. Czyli tu blisko jest ta scena. Czekaj, czyli my sobie poszliśmy... Aha. Dobra, tu mieliśmy... Tu byliśmy, tak. Tamtędy żeśmy poszli, nie. No, tu byliśmy na początku. To, aha, bo my poszli dołem. Tak. Tamtędy. Dobra, wszystko jasne. Ja lubię właśnie. Lubię właśnie coś takiego, drodzy widzowie, że jak na przykład idziesz jednym wejściem, a później wychodzisz drugim, jesteś w tym miejscu takim głównym. Idąc właśnie inną stroną. I tu później jest taka fajna zagadka rozwikłana. No. Że. O! I tutaj inną stroną trafiliśmy. I tak jakby uzupełnia się tak, jakbyśmy szli tak i tak. Robi się plama kompozycyjna. O właśnie. I później się złącza i mamy to wszystko. Numerki, no. Widzę, tam jest. Kuteczki zostawiałam. Mhm. Tak. Kuteczki. Na gaśnicy. Na gaśnicy, tak. No. Tu jeszcze nie byliśmy na tej stronie, zobaczyć. No i tutaj pójdziemy do góry i tam jeszcze. Tu tyle. Jakaś kęcza... Tkasa jakaś, no. To się chodziło... Mhm. Piękne, jest tam. Tak, to się otwiera. Ale bardziej mi to wygląda jeszcze w takim... I też taki sam napis. Tylko taki sam napis, może. Tu jest główne wejście. I tutaj też mi pasuje na taki... Jak słuchasz, wchodzisz do takiego pokoiku i tutaj masz takie... Słuchasz na słuchawki i te dźwięki puszczają. I te dźwięki puszczają. Bardziej jak, że dźwięki puszczają, wiesz, o co chodzi. Tak, bo coś takiego, tylko żeby wkazać. Widać, tu masz jeszcze sofilę. No, ale jeszcze tutaj zobaczmy. Jeszcze tam, o, to pod schodkami zobaczę. No, nic ciekawego. Tylko jeszcze na górę się przejdziemy. Ale mam wrażenie. Mhm. Czyli to... Na zdrowie. Na tamtej części byliśmy. Tutaj jeszcze była też recepcja. Tam się tam, no,
kupowałeś bilety, a ty tam te bilety oddawałeś? Patrzcie tam! Lokomotywa, tak. Świecisz na fulla? Teraz świecę. Czekaj, ja też muszę. Ewentualnie później się jeszcze połazi i zrobi się zdjęcia. Nie no, teraz zdjęcia sobie zrobię właśnie w tym momencie. Aha, no dobra. Macie dobra. Tutaj przybitkę? Let's go. O! Nie zauważyłem. To jest proszek jakiś? No, chyba. Wątpię, żeby to był śladek krwi. Chyba, że... Co było za te? Mhm. Dobra. Tak, to taki przeciąg, to się wchodziło na hałas. Nie, to jest wiesz co? A tutaj czegoś nie kapało? To może być rdza. Albo farba, albo rdza. Skąd nie kapało? Ale skąd? Albo ktoś musiał... bo tutaj graffiti robią, to mówi, wiesz, puszką zostaje umalować podłogę. Mhm. Albo się... dla zabawki. Schody bezpieczne. No. Bardzo, powiem szczerze, że w bardzo dobrym stanie jest jeszcze ten budynek. Fajnie, żeby się tak zachował. Piękny stan. Lustro. Już myślałem, że ktoś tam jest. Boże, jak go wygląda. Korki chyba jakieś od tych właśnie spray. Tak, dokładnie. Kurde, ile możliwości. Dobra. No. Tu jest... Zobaczcie, fajne tutaj kości, genialne. Kowal tam coś gada. O, mam nadzieję, że widać ładnie. Każde miejsce ma ze sobą połączenie w tej steli. Fajne te kości tam są. Tam jeszcze widzę, że tam jest kafeteria, tam się odkładało naczynia i tam się, tam typowo się było chyba ten. No. Tam, no, leży, no. Coś tam. Plan sali mam. Balkon. Czekaj. O, tu mamy coś ciekawego. Co? Tak, właśnie mówiłem o tym. Dom metalowca Boomer Fablok zaprasza. Nie wiadomo na co. Ja miałem, o właśnie wycinek, kawałek z tu jest gazet. Widziałem tam coś chyba takiego. Tak. No, wycinek, ja tam mam kawałek tej gazety właśnie. Z tego tam znalazłem na tym. No i tutaj mamy Bochszanowie właśnie. To były lepsze przesęta. Z taką watą. Dobra, ja teraz idę na tą drugą część. Nie wiem, czy mi nie słabnie miernik. Tu byliśmy. Tu sobie idź w kęgu lewo.
Nie. No, nie, nie. Dużo pomieszczeń, ale to musiało być genialne. No. W takiej wielkości jak ten, to jest mniejsze niż kino sztuka, prawda? A nie wiem. Podobnej wielkości chyba. Myślę, że podobnej wielkości. Tu jest fajny samotny ten. Przeszło? No. Fajnie to wygląda. Mhm. To koło... To jeszcze okna fajne. Patrz, jakie okna jeszcze. No, ładne, nowe. To byśmy mogli wykluczyć jakiś ten, wiatr. Ty, karta sobie widzimy. Mhm. Dobra. To by było? Jakaś mniejsza salka. Może przez okno nie świeci? Mhm. Ej, tu jest ta mniejsza salka. Jakaś mniejsza, no. Jak na jakieś wykłady. Nie wiem, przez to światło na górze. Nawet nie wiem, czy on czasami nie słabnie, czy coś. Tu wieje. Poczekam, jak przyjdzie. Idziemy. Masz na górze, patrz. No, sufit podwieszony się zasypał ci. No tędy to jest pewnie zejście na samą. Kurde, wydaje mi się, że coś jakiś słaby jest. Nie, on jest... Wyłączył ci się. On jest włączony, ale jakoś... Bateria nie padła ci w nim? Nie mam zapasowej. Ja mam. Masz? No, ale chyba się przełączę na K2, chociaż... Jestem ciekaw. Nie, no jest... Możesz wziąć moją. Nie, dobra, zostanę. Ale tu nie schodzimy na dół, idziemy na fali. Czy idziemy pod scenę i tam zrobimy sesję pod sceną? To wtedy zobaczę, bo wystarczy iść tędy w dół. No. Tamto pomieszczenie właśnie z tym dobrym oknem, no. A to? Byłoby dobre. Nie będzie nas słychać, nie wiem. Ale zobaczmy jeszcze ten dół. No to podejrzewam, że wiesz co to jest. Trzeba zejście na sam dół. Czekaj, ja wymienię baterię, wstrzymaj. To są po prostu te, jak się one nazywają, zaplecze to jest, bo tutaj się pewnie aktorzy może przygotowywali, tam sobie schodzili. Ale ekspo, to jest więcej niż myślałem. Super, no. Zobaczmy ten dół. No i się wrócimy, albo pójdziemy, tam jest pewnie wyjście na scenę, powiedziałem. Jak kowboj. Jaka mi suwa. Czy to w ogóle spokojnie czuje człowiek? No. Aha, teraz jesteśmy z tej drugiej strony. Dobra. Patrz, ta tam jest. Skurwol.
No. Nie wieje tu. Tam wieje tylko wyżej, ale tutaj, słuchajcie, nic nie wieje. No to co? Ja myślę, że w dwóch miejscach bym zobaczył. Zobaczyłbym właśnie tu i w tamtym, gdzie był tamten, Z fluxem? Tutaj? Na środku? Aha. Na scenę albo tam na wodę? Na tej, co postawiłem? Na tej półce na środku? Hmm. I tak w tym pomieszczonku na górze. Mhm, tak, tam gdzie było te ładne okna i... I to, ta rama. Aha. To było z tej strony? Z tej. Było do góry. Tak, tak, to było tam na górze. No wiem. Tu byliśmy, tam też żeśmy chodzili. Aha, tak, tak. A bo tam na drugą stronę, bo ja to chyba... Tak, drugą stronę. Tak, tak zwaną budkę suflera, nie? To jak to nazywało. Siedział suflera i podpowiadał tekst. Chyba. Czyli się to rozwiązywało. Fajka. Czy właśnie były jakieś zapadnie czy coś? Być to można to podobyczaić. Dzik. Sesja z fluxem. Drodzy widzowie, jedziemy. Zobaczymy, czy może ktoś tutaj... Trochę się oddalmy. Chodźcie tak koło mnie. Jeszcze prześwieć na fluxa trochę. Równo, równo jest. Dobra, nic nie mamy po bokach. Mierniki są przy tym. Dobra. Witamy. W tym miejscu. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech podejdzie do tego urządzenia, które miga na niebiesko. Przyświeć. Z tej strony na zielono, to jest odpowiedź tak. Z tej strony na czerwono, odpowiedź na nie. Na zadane przez nas pytania. A więc jeżeli tutaj ktoś jest, wpłyń proszę na to urządzenie. Przyświeć. A tam poświeć? O. Może być, no. Ja bym go postawił tam, może tam ktoś. No. Siedź. Żebym widział. Dobra, tutaj sobie postawimy Remboda. Odpowiedź. To była odpowiedź na tak. Była odpowiedź na tak. Na tak, na zielono. Ktoś tutaj? Jest. Ba, jest. Dobra, też nie będziemy świecić. Możesz zadać kolejne pytanie w takim razie, nie? Zostałeś tutaj... Nie, zacznijmy od tego, czy mężczyzna, czy kobieta. Jesteś mężczyzną, czy kobietą? Zielone na tak, czerwone na nie. Nie, zielone na mężczyzna, czerwone na kobietę. No mówiłem. A no powiedziałem zielone na tak. Tak. Jesteś... Jeszcze raz zacznę. Jesteś mężczyzną czy kobietą? Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Odpal Sira.
Kolejne pytanie. Czy ktoś tu zginął w tym miejscu? Został zamordowany w jakimś pomieszczeniu? Zielone na tak, czerwone na nie. Ktoś łazi. No. Słyszymy dziwne dźwięki. Oprócz jednej odpowiedzi nie ma żadnej innej. A ja nie mam dalej obrazu. No jeżeli tu jesteś, to kim jesteś? Nikt tu nie zginął? Może się tu przyplątałeś? Dobrze. Dziękujemy. SB krótkie. Tak, ale nie, to na pewno nie. Coś się tam... Albo taki szum po prostu robi woda. Tutaj kapie to. Właśnie, nie. A nie, to się odbija. Dobra. Róbmy SB. Halo? Czy możesz się przedstawić? Było dobre. Tatarka. Ty powiedziałeś, witajcie, a tam było za ciebie doby. Siem, halo. No, bo halo, to było doby. Nie wiem, czy słyszałem kobietę, która mówiła, zgaś to, razi cię światło. A właśnie witała, ale ty powiedziałeś, witajcie, czy halo? A ona powiedziała, doby. Ja to tak słyszałem, a potem faktycznie było zdać coś tam. Czy ktoś tutaj jest? Chce z nami porozmawiać? Możesz mówić. Nie, to co? Nie, chyba nie. A tu się wyłapię na tym. Może tu? Albo tu, nie? Ale jest zdjęcia. Możesz coś powiedzieć do nas? Do tego urządzenia z antenką. Zginął tu ktoś w tym miejscu? Czy to prawda, że była tutaj dyskoteka?
Dlaczego to miejsce zostało opuszczone? Jeżeli uzyskaliśmy odpowiedzi, dziękujemy za nie. Jeżeli udało się wam porozumieć przez to urządzenie, kończymy. Dziękujemy za odpowiedzi. Dobra, chyba słyszałem takie. No, tam wiesz, dużo się wyłapie. Dobra, idziemy tam i tam będziemy kończyć. Jeszcze ostatnią. Ty masz swoją, ja mam swoją. Mhm. Mhm. Czekaj, tamtędy czy tam? Gdzie ono było? Tam gdzieś, nie? Tamtą stronę chyba tak się kierować. Tam. Nie jednak tam? Nie, po tych schodkach jak wyszliśmy teraz tutaj, nie? W tych metalowych schodach zrobię i potem znajdziemy to miejsce. Mhm. No właśnie, a te metalowe są tam. Tam są metalowe? Tak. Wszędzie żeśmy gdzieś. Aha, nie, faktycznie. Dobra. Ja myślałem, że po tamtych głównych. Dobra, nie, okej. Okay. Za tym zaplecze. Typowo, tu też jest spadnie te basuki. O, tego tu będzie czerwone rysy. Mhm. I tu jest te, to nie ma rysy. To jest... Czy aktywności tu za dużej nie mamy? Dobra, idziemy tędy. Dobrze kojarzymy. Mhm. O, tu się ciężko idzie. Tum, 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 tum. Tak, jakby ktoś łaził. Ja już byłem przekonany w pewnym momencie, że ktoś chodzi i byłem gotowy właśnie. Tu też by było fajnie, ale tu jest przeciąg chyba. No właśnie, kurde. Wydaje mi się, że... No. Tędy chyba. Tędy na drugą stronę. Nie wchodzić proszę tu dla twojego dobra. Uciekaj. Uciekaj, on tu jest. To. Rum. A czytasz to? Myślałem, że mówisz coś. Ciekawe, kto to pisał i co miał na myśli. No, no. No, dobra, mam inny pomysł. Znajdziemy kogoś z recepcji. Na recepcji położymy. Zrobimy na recepcji sesję. Bo gdzieś tam wyżej pomieszczenia, może nie było nikogo.
w materiale to wychycimy. Dobra, słuchajcie, badamy ostatni punkt. No i wchodzimy. Jeżeli stoisz tutaj przy recepcji, zaświeć na zielono. W ten sposób. W ten sposób zaświecić na zielono, jeśli tutaj stoisz. A w ten sposób, żeby cię... Tu nie ma. Tak będziesz odpowiadać, jeżeli zadamy ci pytanie, na które możesz odpowiedzieć tak lub nie. Może kamerka? Lampa. Może kamerka, lampa. Jeżeli jest ktoś tutaj na recepcji, możesz użyć tego urządzenia, by nam odpowiedzieć na pytanie. Tak lub nie. W ten sposób, nie tak? W ten sposób, no, nie. Strona zielona to odpowiedź tak, strona czerwona to odpowiedź nie. Wystarczy, że podejdziesz. Jeżeli jesteś tutaj przy tej recepcji, zbliż się do tego urządzenia. Zrozumiał. I czerwoną zaświeca. I nie wiem, czy nie miałem skoku tu teraz. Ja bym miał sobie tak wyjdzie, że tam... O, kurde. Zrozumiał instrukcję. Tu to szybko coś podchodzi. To zostało mi tutaj tam. To był mój skok w odpadaniu. Całkiem ciemno zrobimy, że zakrywa. Teraz tak, bo to już zadałeś pytanie, czy tu jest, nie? No i to wygląda tak dziwnie, zielone, czerwone. Odpowiedział od razu, no mhm. Tak. Inaczej może. Albo inaczej. Może ty nam powiesz, czy ktoś w tym miejscu stracił życie? Jeśli coś wiesz, zielone tak, czerwone nie. Możesz też podejść do innych urządzeń. Jest tu taka kulka, którą możesz nawet zrzucić. Ewentualnie lub dotknąć. Dotknąć, zrzucić. Pozostałe urządzenia, do których wystarczy, że podejdziesz. Zaświecą się i dadzą nam znać, że tu jesteś. Mam. Słuchajcie, wymienialiśmy baterię i mamy odpowiedź. Zaraz na zielono. Tylko wymieniliśmy baterię, odpowiedź na zielono. Na tak. Czyli wie coś na ten temat, co że coś to mogło stać. No ale dobra, to jest na razie. Dalej musi to ubrać na głowę. Dobra. To ubierz sobie, daj mi te wszystkie rzeczy, tak. Daniel ubiera kamerę. Nie powinno być raczej problemu. Możemy kolejne pytanie zadać. Masz luka? Ja trzymam latarkę i ją gaszę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Myślę, że tak. Kamera jest tak samo jak była, no. No pewnie, że tak. No. Dobra. Dobrze. A kim jesteś? Jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą? Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Możesz pozyskać energię z tych urządzeń, z ich baterii.
Będziemy mieć wtedy płynniejszy kontakt. Śmiało. Tak jak mówił kolega Daniel, możesz pozyskać energię z urządzeń, jeśli potrzebujesz jej do odpowiedzi. Mogą to być wszystkie urządzenia, które posiadamy ze sobą. Każda ma baterię. Woda kapiąca. Jesteś ostatnią osobą, z którą możemy porozmawiać. Bo zaraz wychodzimy. I już to nie wracamy. Dokładnie. Damy ci jeszcze chwilę. Latarka dziwnie słabnie. O. No, coś ci mi wadzi. Dobrze, jeżeli korzystasz, możesz właśnie z tej latarki korzystać. Coś dziwnie. Chyba, że chcesz skorzystać z innej baterii, innego urządzenia, to możesz korzystać z tej latarki. Albo jeśli masz na tyle siły, to spróbuj ją przygasić albo wyłączyć. Dokładnie, miałem to też na myśli. Już. Albo wykorzystaj sobie energię z tej latarki. Do odpowiedzi na. Patrz! Padła ci? Wyłączyłeś ją? Nie. Padła. To będzie na kamerze. Ja. A ja prosiłem, żeby tamtą. Ja sobie świecę. I ty tak. Mhm. O kurde. Aż mnie ciary przyszły. No, myślę, że mnie nie. Możesz zgasić jeszcze drugą. Możesz zgasić drugą. No jeśli to, że to jest dla ciebie nie problemem, to gaś. Jest zielone dalej. Może ciężej ci zaświecić. Ale mnie ciary przyszły. Ja, właśnie tak patrzę, tam się ta świeci, ty świeciłeś to tak wszędzie, a za chwilę zgasł. Mówię, co jest? A też jesteś zgasił. Teraz tak, teraz ja. Tak, teraz ty. Wcześniej to nie wiem. Bo jak to będzie na kamerze, to kurde. Grubo, tak prawie jakby na zawołanie, na prośbę. Dziwnie, mam teraz jest chłód straszny. Powiew wiatr. I czuję ciary. Zimno i ciary, no. Dziwne. Jak wcześniej staliśmy, to nie. Nic. Teraz dziwnie. Ale się aż tak powiało tym chłodem. No. Ja też poczułem. Jak dwie osoby poczuły, musiało z tych drzwi tak powiać. Stamtąd powiewa ten wiatr. To ten zimny powiew wiatru. Może zawieje, albo coś przejdzie tamtędy. Nie, jesteś tutaj dalej z nami, zaświeci na zielono. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jesteś pracownikiem lub pracownicą tego miejsca tutaj, Bronx, tej dyskoteki i czy tu może byłaś na recepcji? Czy długo tutaj pracowałaś? Nie mamy już dużo czasu. Masz ostatnią szansę się z nami skontaktować, pokazać, że gdzieś tu jesteś. Możesz dotknąć tą kuleczkę. Spróbuj dotknąć tej kuleczki chociaż. To nie wymaga dużo energii. Możesz ją dotknąć, lekko popchnąć, zrzucić z tej lady? To mi... Nie, na schody to nie będziemy tak patrzeć. Wszędzie kapie woda. Myślałem, żeby ją dać na schody, ale nie. Nie, bo za dużo byś miał do galerii. Tak, tak. I jest dalej na zielono. No właśnie, jest naładowana na pełną, bo ty sobie ją ładował, nie? A ja swoją ładowałem na full. Ale to twoją się postanowił. Znowu powiem się. Jest po teraz, nie? I? Nic się nie dzieje. Nawet ten powiew chyba nie chcesz się z nami skontaktować. Tak czy nie?
Nie chcesz kontaktu? Mamy stąd iść? Zróbmy inaczej. Zaświeć na zielono, jak mamy stąd wyjść. O. Powiedz mi, jak wiatr znowu. Znowu, no, czułem, tak. Nic się nie dzieje. Może nie ma na tyle siły i tylko tym powiewem nam daje znać. Takim silnym powietrzem. Latarka się rozładowuje. Tak. Ej, ona była naładowana na full. Za chwilę mi padnie latarka sama z siebie. Czyli zbierasz energię z mojej latarki, tak? No to jest też ciekawe. No, bo ja ją miałem naładowaną na jest na czerwono. Na fulla. Mm-hmm. I całe tutaj chodzenie było na zielono i wytrzymywała. No może też być już na skraju wyczerpania sama z siebie, ale może ten byt, ta energia korzysta właśnie z tej energii, tej latarki. Jeżeli skorzystałeś z energii, bądź skorzystałaś, oświeć na zielono urządzenie, albo kulkę zapal. To wystarczy dotknąć. Nie chcemy cię zrobić krzywdy, chcemy tylko zobaczyć, że tu dajesz nam znać jakieś, że tu jesteś. Te urządzenia te także nie zrobią ci krzywdy. Nie musisz się ich obawiać. Opuszczamy to miejsce, żegnamy się z tobą. Dziękujemy za odpowiedzi. Dziękujemy za odpowiedzi i nie podążaj za nami, jeżeli tu jesteś. Jeżeli jest tu jakaś energia, to jest naprawdę... No, to jest dziwna. Jest naprawdę mała, mała albo energia, słabiutka. Albo jakaś... Albo prawie znikoma, o, tak bym to ujął. Albo nawet może być tak, że no, no nie ma tam nikogo, niczego. No. Możliwe, że jednak nie ma tu nic. Dobra, drodzy widzowie, opuszczamy ten obiekt. I podsumujemy sobie wszystko. Za mało rzeczy mamy. Także zrobimy sobie teraz outro. Także właśnie wyszliśmy. Nie widać, widać, czy nie słychać. No. Właśnie wyszliśmy i Explore genialny. Budynek jest w bardzo dobrym stanie, fajnie się chodzi. Bezpieczne schody. Bezpieczne schody. Patrzcie tylko pod nogi, bo w niektórych miejscach dziury w podłodze. Jakby ktoś chciał eksplorować, to jest to obiekt godny, godny do eksploracji. Godny eksploracji. Co dalej? Jeżeli chodzi o paranormalne odniesienia, paranormalne tutaj badanie, badanie, to jeżeli jest tu jakaś energia, to jest bardzo słaba. Bardzo, bardzo słaba. Bardzo. Mieliśmy w dwóch miejscach po jednej odpowiedzi dwie. Po jednej tam dwie odpowiedzi. W jednym miejscu zgasła nam latarka. Tak, co się nie teraz spodziewaliśmy. Widzieliście to przed chwilą. Widzieliście to chwilę temu. Tak to czuliśmy, tylko delikatny podmuch, jakby nam chciało coś zakomunikować. Tylko tym podmuchem, tak delikatnie. Tak, jedna odpowiedź. Jedna odpowiedź przy recepcji. Też taka jedna odpowiedź to mogła być też... No, mogła być to anomalia. No, akurat tutaj chwilą. Tak, ale jeżeli coś... Ale latarka nam dziwnie... Albo po prostu nie potrafiło coś, no. No, albo słabe strasznie. Nawet także pobierało energię. Nie gwarantujemy, że... Z latarki. Coś się moja tu też mogło stać. Się wyczerpała na koniec. Możliwe, że miejsce jest naprawdę puste i nic, i nikt tu, nie, nic tu nie egzystuje, bo nawet w odczuciach to tak nam się wydaje, że tak, raczej... Nikt nas nie jest zmęczony, nie chyba, czujemy się chyba nie ma tu nic, nic. Tak samo, no, jedna jedynie, jakaś odpowiedź... No, troszkę nam się włos zjeżył na głowie, jak nam latarka zgasła, na zielonowi. No i jak moja się zmieniła z zielonej na czerwono, kropki no, na czerwono, że się rozładował, tak jakby tak... Żeby pozyskać energię, no ale... Tak. Pozyskał sobie energię. Szczerze, no wątpimy, że ktoś tutaj chyba jest, nie. Ale odcinek jego główny, myślę, zobaczycie, że fajny eksplor. Zobaczycie sami i to jest do waszej decyzji. Zapraszamy do... Czy uważacie, że coś tu było. Sami zapraszamy decyzji. Do subskrypcji kanału, do wspierania kanału. I do sekcji dziękujemy, komentarzy. Dziękujemy wspierającym, czyli Greku Xplay i Grzegorz. Tak. Dokładnie i zapraszamy więcej osób. Zapraszamy na nasze live'y. Zapraszamy na inne odcinki z innych kategorii, że tak powiem, innych playlist. No, dokładnie. Co, widzimy się na kolejnych odcinkach, mamy kolejne plany i lecimy dalej, więc... Do kolejnego. Na razie, cześć, trzymajcie się.